Jarosław Kuś, redaktor naczelny, Kultura Liberalna. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Proszę zapiąć pas. Już wracamy z powrotem do polityki. Napisał pan książkę. Tak jest. Która wzbudziła tutaj bardzo żywą. Nie, to nie, ja pokażę. Nie w tą stronę. Dobrze. Wbrew pozorom, nie w tą stronę, tylko w tą stronę. Okej. Okay. Żeby było dobrze widać. Książka się nazywa Koniec pokoleń niepodległości. Podległość. Ja chciałem dodać, że to jest zły tytuł. To jest bardzo dobry tytuł. Nie, to jest zły tytuł. To jest bardzo dobry tytuł. Już możemy o tym porozmawiać. To jest tytuł, który się odwołuje do naszej polskiej nomenklatury, kiedy się nazywano, że żyjemy w stanie podległości, że jesteśmy w podległości i tak dalej. Mnóstwo przykładów takich. Bez względu na to, czy pan uważa, że to jest dobry tytuł, czy zły, to książka wzbudziła żywą dyskusję u nas w redakcji i dużo żeśmy rozmawiali. Stąd był też pomysł, żeby pana zaprosić do studia i o książce porozmawiać. A wzbudziła duże zainteresowanie, dlatego że teraz proszę mi powiedzieć, czy dobrze streszczę ją dla zamieniam się w słuchy. Że podział polityczny w Polsce pomiędzy umownie nazywanych postkomunistów i umownie nazywanych niekomunistów, czy antykomunistów, czy jakkolwiek to nazwiemy, pokolenie trzeciej RP, czy pokolenie opozycji w PRL-u, ten podział się zatarł i mamy nowy podział polityczny w Polsce, podział pokoleniowy. Podział pokoleniowy, tak. Bardzo dobrze, ale... To już nie musicie państwo czytać. Wprost przeciwnie, jest jeszcze więcej wątków. Nie żartuję, trzeba przeczytać. Ale czy dobrze straciłem? Tak, to znaczy jest to jeden z wątków, tak? Na pewno jest to jeden z wątków i to ważnych wątków, bo ja bym chciał jeszcze podkreślić taką rzecz, żeby nie było tak zupełnie, że to jest zanurzone w bieżącej polityce, choć oczywiście odnoszę się do bieżących spraw, ale to jest zjawisko w polskim przypadku akurat głębokie, bo różnice międzypokoleniowe występują w każdym kraju, ale w polskim przypadku to jest zjawisko wyjątkowo, absolutnie wyjątkowe. Zdarzyło się coś niesamowitego. Ja wiem, że wszyscy mają fazę narzekania w tej chwili, dlatego mam poczucie, że troszeczkę zawsze dziwnie brzmi to, co ja mówię, ale zdarzyło się coś wyjątkowego i to coś na tle naszej historii, naszej kultury pięknego. Wychowaliśmy, mamy dorosłe pokolenie niepodległości, czyli ludzi, którzy dobiegają do 30, tak? 20 parę lat, 30. Ludzie, którzy nie pamiętają czasów podległości, czyli koniec pokoleń podległości, który sięga ho, 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 XVIII wieku i rozbiorów. Nie są żarty, to jest ogromna zmiana w nastawieniu i teraz zastanawiam się w książce, do czego? No, do fundamentów, do państwa, do prawa, do polityki. I chodzi o to, że nawet w dwudziestoleciu międzywojennym ludzie, którzy nie pamiętali podległości, byli zbyt młodzi, bo wybuchła druga wojna światowa. Dokładnie. I nie zdążyli jakby wejść w ten okres taki decyzyjny, nie przejęli władzy w kraju. To pokolenie nie zdążyło przejąć władzy w kraju. A teraz mamy sytuację, w której to pokolenie, które nie pamięta podległości, dojrzało i zaczyna przejmować władzę i zaczyna jakby te decyzyjne stanowiska zajmować. Ono na razie manifestuje inną wrażliwość polityczną. Czy ono przejmie władzę, to jest właśnie pytanie, które ja zostawiam znak zapytania tutaj, bo mamy... Ja upraszczając, pokolenie młode stoi przed następującym wyborem. Albo podłączy się pod istniejące narracje o polityce i będzie, widzimy doskonale przykłady w bieżącej polityce, gdzie widzimy metrykalnie ludzi młodych, którzy plotą głupstwa z agendy poprzednich pokoleń, na przykład o dekomunizacji w 2018 roku. Ja nie jestem w stanie podejść do tego zagadnienia bardzo poważnie, a już na pewno nie wtedy, kiedy Stanisław Piotrowicz jest twarzą tego projektu. Ale wracając do tego wyboru, przed którym stoją dzisiaj metrykalnie pokolenia niepodległości, no to jest wybór. Albo podążamy starą agendą, albo stajemy wobec znacznie trudniejszego zadania. Wypracowujemy sobie własną agendę na czas niepodległości własnego państwa, stosunku do państwa. I zresztą to widać. Znaczy, rozmawiali państwo o służbie zdrowia. Fascynujący z tego punktu widzenia był spór młodych lekarzy ze starymi. Fascynujący, absolutnie. To ja powiem, zanim powiem, dlaczego się nie zgadzam z panem i spróbujemy to przedyskutować, to powiem tak. Ja jestem na przełomie tych pokoleń. Ja miałem 18 lat w momencie, w 89 roku. Jestem matura 89. Więc jestem tym ostatnim pokoleniem, które coś z tego PRL-u pamięta jeszcze. No i pierwszym pokoleniem, które wchodziło w to dorosłe życie w trzeciej RP. I teraz powiem panu, dlaczego się nie zgadzam z pana tezą. Dlatego, że jak patrzę na dzisiejszą politykę,
Polską, bo na świecie to już jest inaczej, ale w Polsce to, to pokolenie, które pan nazywa, no nazwijmy umownie pokoleniem niepodległym, ono nie odgrywa żadnej roli w polityce. A. Żadnej. A. I tu? Może Robert Biedroń, może jeden, ale też nie wiadomo, jaką rolę odgrywa do końca. Zobaczymy. Jeśli chodzi o decyzyjność, bo mi chodzi o, nie chodzi mi o to, kto jest celebrytą, kogo jest dużo w mediach. Chodzi mi o ludzi, którzy podejmują decyzje w polityce. Jasne. To pokolenie nie odgrywa żadnej roli. Oczywiście, i to jest zupełnie zrozumiałe. To znaczy, ja odpowiem w ten sposób. Na płaszczyźnie polityki centralnej oczywiście, że nie odgrywa żadnej roli, bo nie ukształtowało swojej opowieści o polityce. A jednocześnie ci młodzi ludzie powoli jakby odbijają się od ściany. No jeżeli ja spotykam młodych ludzi, którzy słuchając o dekomunizacji w 2018 roku, no parskają śmiechem, ale nie takim złośliwym, życzliwym takim, no tam niech się starsi wyszumią, prawda? Trochę nas to nie obchodzi, tak? To jest strasznie ciekawa perspektywa, bo jak spojrzymy na dramatyzm sporu o Sąd Najwyższy, przed chwilą była rozmowa z Adamem Bodnarem, prawda, osób, które się znają na tym, to uderza taka dysproporcja pomiędzy głosami ekspertów, głosami starszego pokolenia, a tym, że młodzi ludzie podchodzą do tego w taki sposób, no niech się starsze pokolenie trochę tam wyszumi, prawda? Ale jednocześnie docierają do granicy i ja powiedziałbym tak, polityczność się przesuwa we własnym państwie. Polityczność to znaczy, że dzisiaj problemami arcypolitycznymi, co jest niezrozumiałe często dla starszego pokolenia, okazuje się polem bitwy prawo pracy. Takim polem bitwy, kiedy rozmowa była na przykład o... Mówiąc polityczność, mówi pan, tematy, którymi żyje polityka, się zmieniają. Tak, te, które stają się główną agendą, ponieważ pokolenie podległości jest pokoleniem sukcesu. I żebyśmy się zrozumieli, ja jestem pokoleniem podległości, także jestem na przecięciu, ale uważam, że jeżeli te lata formacyjne to są lata, w których ja jednak się wychowałem w momencie, kiedy znam i zaznałem smaku podległego państwa, tak? Już nie wnikając w szczegóły, to ja uważam, że to miało fundamentalny wpływ na to, że widzimy epoki przed i po. Teraz wchodzi na arenę bardzo powoli i wcale nieśpiesznie, zajęte prozaicznymi problemami, pokolenie niepodległości. Ono wybiera, albo się podłączę pod te narracje, które teraz są, albo zaczynam tworzyć własne. To było wielkie nieporozumienie dookoła ruchów miejskich. To było arcymłode pokolenie. Oni mieli poczucie sprawczości dookoła siebie. To, że ten projekt w wielu wypadkach skończył się jakąś tam porażką, czy zostaje zassany przez duże partie, to jest inna sprawa, ale to jest to taki jest też przykład. Naturalny chyba ruch, że duże partie zasysają tych młodych. I będą. Jeżeli oni się pojawiają, no to te partie natychmiast chcą ich przejąć. Ale zwrot będzie polegał na tym, czy oni przejmą partię na przykład, tak? Czy oni ukształtują, albo jeszcze, zagrajmy bardziej, czy oni ukształtują swoją własną agendę, ponieważ pokolenia podległości odniosły ogromny sukces. Będę się upierał, że są pokolenia jednego z największych historycznych sukcesów. To jest wejście do Unii Europejskiej i wejście ja do NATO. Ja nawet więcej. Uważam, że to pokolenie odniosło największy sukces w historii Polski. Że wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej i do NATO było największym sukcesem w historii. To prawda. To prawda, chociaż jeszcze w XVI wieku był ruch egzekucyjny, ale zostawiam to. Wiem, że o poranku to może być za grubymi nićmi szyte, ale nie, momentów takich ładnych mamy więcej, ale ten na pewno pełna zgoda należy do piękniejszych. Mówmy się, że to jest jeden z najważniejszych, największych sukcesów, tak? No i to tu niestety nas poniosło, bo nie ukształtowaliśmy ładnej narracji, która by była taka oparta na tym, że się włącza te pokolenia. Na przykład tym, co mnie uderza aktualnie, widać od paru lat na różnych przykładach. Z lewa, z prawa, wszystko jedno. Jest rodzaj hejtu na młodych ludzi. Hejtu na młodych ludzi, którzy, wy nie poznaliście czasów niewoli, wy nie poznaliście Polski Ludowej, nie wiecie, co to jest ciężar, czy smak wolności. W ogóle nie znacie się, zaprzepaścicie Rzeczpospolitą. A widzi pan taki hejt, tak? No oczywiście, znaczy ja nie chcę teraz podawać cytatów, bo mówią to ludzie, których szanuję, ale on pada z lewej i z prawej strony. Szanuję, to nie można ich krytykować. Nie, no nie widzę powodu, znaczy problem jest szerszy niż te osoby, prawda? Natomiast jeżeli posłanka Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili mi się przypomniało, mówi młodym lekarzom, niech jadą, to proszę zrozumieć, to jest dopiero jak w soczewce przykład konkretny, z czym mamy do czynienia. Jak można w sytuacji niepodległego państwa, z niżem demograficznym, sytuacją, w której powinniśmy chuchać i dmuchać na tych młodych, żeby oni zostali z nami, prawda, już szczególnie młodzi lekarze, wychodzi pani posłanka, prawda, posłanka Prawa i Sprawiedliwości i mówi, niech jadą. Wyjaśnić to tylko można w ten sposób, że
dla pewnego pokolenia wyjazd był naprawdę szczytem aspiracji. To znaczy, że rozwiązanie problemów w czasach podległości polegało też na tym, że się pewnych rzeczy nie zauważa, że się udaje, że nie wiem, jakichś problemów nie ma, że wspólnota nie jest różnorodna i tak dalej, i tak dalej. My dotarliśmy do kresu tego takiego postrzegania. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli przeprowadzić jakiekolwiek wielkie reformy międzypokoleniowe we własnym państwie, służby zdrowia, reformę systemu emerytalnego bez budowania płaszczyzny konsensusu. I ja doskonale mam świadomość, że to odkleja od bieżących sporów politycznych, ale my, jakby to powiedzieć, pragmatyzm nakazuje zastanawianie się nad tym. Czy pan widzi taką świadomość tego, o czym pan mówi w tym pokoleniu niepodległym? Czy pan widzi tam takie ruchy, nie chodzi mi o konkretne osoby oczywiście, ale o raczej takie ruchy, o myślenie w ten sposób, że to pokolenie musi sobie jakoś wykopać miejsce w tej polityce? Myślę o życiu politycznym. Życiu politycznym. Mhm. Ja myślę, że to jest... Ja widzę inną wrażliwość. Ja widzę na przykład... Przepraszam bardzo, panu, ale chciałem, tak pomyślałem, że jeszcze dopowiem. Dwa ruchy, takie, które ja widzę tego młodego pokolenia, które miały szansę zaistnieć w polskiej polityce. Krytyka polityczna, czy to środowisko krytyki politycznej, akurat tak się składa, że oba lewicowe, ale tak bez znaczenia jest ich kierunek, z którego przyszły. Krytyka polityczna i Partia Razem. To są dwa ruchy młodego pokolenia, które próbowały zaistnieć w polityce. Moim zdaniem im się nie udało. Wiem, że teraz po tym programie dostanę 50 telefonów od ludzi z Partii Razem. Ale takie mam wrażenie. No, nie udaje im się cały czas. No powiedzmy, może im się uda kiedyś, ale na razie im się nie udaje. Okej, ale wydaje mi się, że to da się wytłumaczyć. W tej chwili da się wytłumaczyć. Przecież jeżeli my świętujemy niepodległość, prawda, 100 lat, umówmy się. To jest symbolika, natomiast nie rzeczywistość. Ja próbuję w swojej książce powiedzieć o tym, że dopiero teraz mamy do czynienia z wchodzeniem pokoleń niepodległości, naprawdę uformowanych, jeśli chodzi o narrację, budowanie narracji, czego za nich nikt nie zrobi. Oni jadą teraz na paliwie i te środowiska, które pan wymienił, one cały czas jakby pozostawały w starym schemacie myślenia. To znaczy, że myślenie o polityce to było myślenie cały czas w kategoriach na przykład ukształtowanych przez dysydentów w czasach państwa podległego. Co to oznacza? To oznacza, że my jesteśmy na przykład na kontrze do państwa. Że na przykład wchodzenie do polityki wiąże się z byciem na kontrze wobec praworządności. No, to są granice, które tak naprawdę możemy sobie uzmysłowić w momencie, kiedy wchodzi to pokolenie niepodległości, zadajemy sobie zupełnie inny zestaw pytań. Hej, jesteśmy u siebie. Rozgościmy się u siebie? Poczujemy się dobrze u siebie? Czy będziemy myśleć o pracy na zmywaku? Czy na prywatnym? Zresztą mniejsza gdzie, prawda? Chodzi o to, może być dobra praca, gdziekolwiek indziej, tak? My się powinniśmy zmierzać do tego, żeby nasza polityczna narracja kształtowała nam dobre bycie u siebie, tak? Bycie we własnym państwie, no. Wielka sprawa, od XVIII wieku nie było. To jest absolutnie wielka sprawa. Zachęcam więc naprawdę do przeczytania książki i kłócenia się na jej temat. Tu. Tak, pokazujemy. Dobrze. No proszę, jak ładnie widać. Koniec pokoleń podległości. Młodzi Polacy, liberalizm i przyszłość państwa. Bardzo panu dziękuję. To ja Jarosław dziękuję. Kujsz. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.